weekend zapowiada się bardzo gorący, nie tylko ze względu na temperatury, ale też wydarzenia, które są organizowane. Miłośnicy jabłek będą mogli udać się do Choczenia, gdzie już od godziny 16:30 w sobotę rozpocznie się Święto Jabłka. Ulicami Choczenia przejdzie barwny korowód, a pół godziny później rozpocznie się duży festiwal muzyczny. O 17:00 rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal folklorystyczny. Wystąpi orkiestra ze Śmiłowic, Ziemia Kujawska, Śmiłowiunki, Warkoczanki, Zespół Pieśni i Tańca Kujawy i na nasze zaproszenie zespół z Portugalii, też zespół folklorystyczny. Potem będziemy się bawić przy muzyce disco polo zespołu Masters i do pierwszej godziny będzie grał Deleś i DJ Mates. O 17:30 w Kłupce zaplanowano koncert wirtuoza gitary Adama Palmy. Wszystko za sprawą 6 wieczoru pod lipą. Adam Palma może być znany Państwu ze współpracy z najważniejszymi artystami polskiej sceny muzycznej. Między innymi pracował z Ewą Bem, z Edytą Górniak, Krzesimirem Dębskim czy z Leszkiem Możdżerem. Co ważne, Leszek Możdżer pojawia się na najnowszej płycie artysty. Płyta ta nosi tytuł Adam Palma Meets Chopin. Bilety będą do nabycia w dniu koncertu w kasach Skansenu w Kłupce. Ci, którzy nie mogą wybrać się na to wydarzenie, nic straconego. Już w sobotę o 18:00 na scenie na Wiśle zagra kapela z szacunkiem. Natomiast niedzielne atrakcje rozpoczną się już od 11:00, gdzie na włocławskich bulwarach rozpocznie się tegoroczna edycja Festiwalu Wisły. Podczas tego wydarzenia odbędzie się jarmark tradycyjnych produktów regionalnych, parada wzdłuż bulwarów, kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. Jedną chyba z takich najbardziej oczekiwanych to jest nocna parada tutaj statków, która cieszy się takim zainteresowaniem i jest bardzo widowiskowa, bardzo piękna, jak również to, że nasi mieszkańcy mogą korzystać z rejsów darmowych. Trzeba tylko przyjść, pobrać bilet na stoisku Festiwalu Wisły. Rejsy będą trwały od godziny 18 do godziny 20. Natomiast kilka godzin później w Baruchowie rozpocznie się piknik rodzinny, gdzie mieszkańców i przyjezdnych czeka mnóstwo atrakcji. Z koncertem znanej i lubianej Cleo na czele. W tym roku ta impreza rozpocznie się o godzinie 15 występem zespołu Silvers, a później już o godzinie 16 wystąpią miejscowe zespoły, czyli Jubilatki z Czarnego i Zespół Pieśni i Tańca Swojacy z Baruchowa. Odbędą się również tuż po tym występie pokazy akrobatyczne w wykonaniu naszych zespołów miejscowych, które prowadzą panowie pan Witold i pan Klaudiusz Spychalscy. Na scenie zobaczymy również zespoły Babyfool, Fighters i Kordian. Występ Cleo zaplanowano na godzinę 20:00.